Więc ogólnie chciałbym też powiedzieć, to prawdopodobnie wytnę i dam na początek filmu, bo jestem już po nagraniu, ale tak po prostu zachciało mi się zrobić taki małą dyskusję na temat tego, remake'ów. I ogólnie, jak możecie słyszeć, jestem dość troszeczkę chory i dlatego filmów nie ma żadnych ani live'ów. A trochę się lepiej dzisiaj poczułem, więc stwierdziłem, że nagram coś. Więc zapraszam na materiał i wybaczcie mój dziwny głos, po prostu. Po prostu tak sobie chciałem nagrać. Remake'i, remastery, jakkolwiek sobie je nazywacie, wszyscy dobrze wiemy, że ostatnio są wielką modą, jeśli chodzi o gaming. I mam z tym mały problem. Otóż, jak bardzo w niektórych grach chciałbym widzieć to, że zostały jakieś skrzeszone, typu powiedzmy na przykład Krok albo Klonoa, to jednak fakt remake'u jest po prostu dla mnie dosyć zły. Jest to tak trochę, jakby to powiedzieć, po dwóch stronach. Z jednej strony szykuję też film, na który chciałbym powiedzieć, jakie remake'i, jakich serii, jakich gier chciałbym zobaczyć, a z drugiej strony nie popieram ich, po prostu. Tak, wiem, możecie mówić, ale jak sobie przecież ty kochasz nowy remake Spyro, co ci nagle odwaliło, przecież dobrze ci się grało w Crash'a, co swoją drogą też od razu muszę powiedzieć, że w Crash'a jedynkę lepiej mi się grało w Insane, aniżeli w oryginał, więc to też takie dobre jest, nieco. Tak, remake'i są dobre, a już w szczególności jak zajmuje się tym kompletnie inny team, jak w przypadku, że no, Insomniac Games najpierw robiło pierwsze trzy części Spyro, a teraz się zajęło tym Toys for Bob w Activision. I tak, przyznam, na taki pierwszy raz, jak się przychodzi do jakiejś danej serii gry, żeby wiedzieć, że studio czegoś nie schrzani, powinno być według mnie właśnie taki remake, żeby wiedzieć, żeby dostać feedback, że co zmienić i tak dalej. Co według mnie Crash zrobił bardzo dobrze. Znaczy, no, po części bardzo dobrze, no bo mam jeszcze parę wad do tego, jak to Crash właśnie zrobił. Że zrobili grę, znaczy, powiem tak, Spyro i Crash robili trochę dobrze, ale też trochę źle. Otóż Crash, z tego co wiem, nie miał aż tak dużo feedbacku, więc tak zbytnio nic nie zmienili. Ale jednak, ale zrobili coś takiego, że po prostu dostali trochę feedbacku po premierze, ale po roku dodali update, w którym dopiero wtedy naprawili niektóre rzeczy i dodali nowy poziom, co właśnie ten nowy poziom jest dobrą rzeczą, bo tak mogą przetestować w dość, no powiedzmy, bezbolesnym stylu przetestować, czy są warci tego, czy by zrobić nową kompletnie grę. Więc Future Tense zostało wydane. Ludziom się ogólnie podobało, z tego co wiem. Nie było jakichś wielkich narzekań, poza tym, że było bardzo trudne. Ale ogólnie ludzie stwierdzili, że to jest bardzo dobry poziom, bardzo dobrze skonstruowany i tak według mnie też tak jest, chociaż dla mnie jest bardzo cholernie trudny, to też przyznaję, że jest bardzo dobrze skonstruowany. Według mnie Vicarious Visions jest gotowy na zrobienie dobrej gry Crash'a, normalnej. A z kolei Spyro był dobry, bo bardzo dużo się słuchał feedbacku, podczas gdy choć maleńkie 5 sekund gameplayu zostało pokazane, to ludzie feedback dawali. W kwestii update'u, jaki prawdopodobnie będzie, nie wiem kiedy będzie, mam nadzieję, że nie po roku, chociaż na obecną chwilę to na razie wygląda, że tak będzie, bo już jest, no dobre, tak naprawdę 4 miesiące od premiery gry. Więc moje oczekiwania nie są wielkie. Mam nadzieję jednak, że to nie będzie rok dosłownie. Może jak wyjdzie Crash Team Racing, to będzie update.
To jest najlepiej, jak mogę to przewidzieć. I to są bardzo, i to jest bardzo dobrze, jak można zrobić remake i przetestować siebie, żeby zrobić kolejne gry. Co swoją drogą, mam nadzieję, że Crash Team Racing będzie ostatnim remake'iem w u Spyro i u Crasha, tak naprawdę dobrą sprawę. Tak, Crash Team Racing mam nadzieję, że będzie ostatnim remake'iem kompletnie, jeśli chodzi o Activision. Nie chcę żadnych, żeby robili Crashów Bashów, nie chcę, żeby... Nawet nie chcę, żeby Twin Sanity robili, chociaż jak bardzo uwielbiam Twin Sanity, jak bardzo bym chciał, żeby zrobili remake Twin Sanity, to tak bardzo bym jednocześnie nie chciał, żeby zrobili remake Twin Sanity, bo chciałbym, żeby wreszcie zrobili oryginalną grę. Jedyne, kiedy mógłbym tak jakby zaakceptować remake Twin Sanity, gdyby to nie był tak dosłownie remake, tylko tak, co jak zrobił Ratchet & Clank, czyli reimagining. I nie do końca reimagining, bo po prostu, jak dobrze wiecie, Crash Team Insanity miało pewne problemy z developingiem. Praktycznie cała gra poszła się walić i musieli robić od nowa dobre 7 miesięcy przed premierą, czy coś w tym stylu. Więc to według mnie powinni zrobić. Gdyby zrobili takowy remake, żeby po prostu zrobić to kompletną wersją Twin Sanity i wtedy byłaby to... To nie byłby to do końca remake. Po części tak, ale nie do końca i byłaby to jednak brand new experience. I... Więc tak, ale później, znaczy to technicznie rzecz biorąc, żeby się klasyfikowało jak dla mnie jako nowa gra, ale ogólnie nie chcę mieć tak, że będą same remake'y wychodzić, co swoją drogą Spyro tak trochę się skończył z remake'ami. Chyba że są na tyle szaleni, że nie wiem, mają dokumenty designerskie z... Nie pamiętam nawet, jak się to studio nazywało, ci co robili Enter the Dragonfly. I zrobią całe Enter the Dragonfly od nowa. Naprawią, zrobią tak, że będzie dobrą grą. Co nie sądzę, że się stanie, bo jakby wydali, powiedzmy, nie wiem, Spyro Enter the Dragonfly remake, nie wiem jak to można się było nazwać, to ludzie by od razu po prostu podchodzili do tego sceptycznie, z samego tego faktu, że to jest Enter the Dragonfly, a innych gier tak trochę nie mają. Zanim fani The Legend of Spyro tu przyjdą i na mnie nakrzyczą, nie sądzę, że Activision chce iść w The Legend of Spyro, bo to też jest taka dosyć nisza, według mnie, przynajmniej jeśli chodzi o Spyrowy fandom. I no widać, że no nie chcą tego po prostu, nie chcą bardziej w ten mature iść, tylko zostawiają, żeby było no Skylanders dziecięce, Spyro żeby był family friendly, Crash również. No nie sądzę po prostu, że pójdą w The Legend of Spyro. Co najwyżej, no nie wiem, może remaster dadzą, chociaż nie sądzę, że jakieś HD Trilogy dadzą właśnie The Legend of Spyro, więc ogólnie The Legend of Spyro odpada kompletnie. Przepraszam, ja tak sądzę, ogólnie większość ludzi tak sądzi i tyle. Pogódźcie się z tym, chociaż wiem, że to boli, ale The Legend of Spyro nie ma po prostu sensu, jeśli chodzi o to wszystko. Bo jak wiemy, ogólnie tak sobie to uzdurali, że dzieciaki teraz wiedzą, kim jest Spyro ze Skylanders. No, to wtedy będą mogli zapoznać się z jego tak własną grą, czyli no Reignited Trilogy. Jakby dali teraz The Legend of Spyro, to byłoby to bardzo ryzykowne i to jest zbyt ryzykowne, nawet bym powiedział. Więc, ale dobra, bo zmiatam teraz z tematu. W każdym razie, ogólnie co do remake'ów, sądzę, że... Właśnie mówię, remake'i są ogólnie dobre. Jestem podekscytowany, jeśli chodzi o Crash Team Racing. Jestem bardzo zaciekawiony remake'iem Medieval, choć według mnie trochę zmarnowali szansę i mogli zrobić od razu walnąć dwie części obie. Chociaż nie wiem, jak bardzo jest popularna dwójka. Zakładam, że niezbyt, ale mogli dać te dwie. Co w ogóle
Sony od razu też, tak wspomnę, skoro tu gadam o tym. Sony ma całkiem dziwną strategię, jeśli chodzi o tą generację konsol, jeśli chodzi o te remake'i slash remastery. Loco Roco, remaster tylko, znaczy w cudzysłowie remaster, bo to jest tylko emulacja PSP z teksturpakiem 4K. Loco Roco tylko pierwsza część, Patapony pierwsza część tylko. Właśnie ten Medieval tylko pierwsza część, no. Nie wiem co są na odwala, ale mam nadzieję, że to zmienią. I po prostu remake'i według mnie będą coraz bardziej iść w dół. Znaczy, są popularne i to jest dosyć łatwa kasa, jeśli chodzi o remake. Jak tak sobie ogólnie pomyślicie, to jest łatwa kasa. Bo dużo więcej roboty jest robić gry od nowa, niż po prostu odbudowywać grę? Rozbudowywać? Nie, no dobra, to rozbudowywać to bardziej DLC i tak dalej, ale no, zmodernizować grę to już jest dużo łatwiej. Nie mówię, że to jest łatwe. To jest cholernie trudne, ale ogólnie nie jest to tak samo trudne, jak zrobienie gry kompletnie od nowa, nowa IP i tak dalej. Lepiej po prostu remake zrobić i to jest dużo łatwiejsze. A już tym bardziej remastery, ale w to nie będę się tam wgłębiał bardziej. Ale bardziej bym osobiście chciał, żeby właśnie deweloperzy nie myśleli, że o, zrobimy remake, będzie cacy, super i w ogóle, a później nic więcej nie zrobimy z tym IP, bo mieliśmy je w dupie przez jakieś 20 lat czy coś w tym stylu. Bo to jest takie według mnie trochę tak dupkowaty wybór, że o, teraz popularne są remake'i. No, to co my mamy w katalogu gier? No. O, to było, wydaliśmy taką grę 20 lat temu. Trochę jest popularna. No dobra, to walniemy ten remake, będzie łatwa kasa. A później znowu będziemy mieli w dupę tą grę na, nie wiem, aż znowu remake'i nie będą popularne. Co według mnie tak się stało właśnie z Medieval. I mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że się mylę i po prostu te remake'i są tylko po to, żeby właśnie być lepszym w tym, a później wystartować z nowymi grami. Więc mam nadzieję, że zobaczę nie Crash Bandicoot 4 Wrath of Cortex 4K czy coś, tylko Crash Bandicoot 4 coś tam, ale nie Wrath of Cortex. Nie chcę widzieć Enter the Dragonfly, chcę widzieć Spyro 4. Takie pełnoprawne. Nie wiem, Medieval to nie... Nie wiem, jak jest z dwójką, więc... Nie wiem. Ale... na przykład Krok. Chciałbym na serio widzieć powrót Kroka, ale... Remake byłby dobry, gdyby się tym zajęła nowa firma. Ale nie chcę, żeby później zostało to z tymi dwoma grami znowu i tyle. Chcę widzieć Krok 3 na przykład. Jestem prostym człowiekiem. Że tak powiem, w tym akurat, w tej sekcji akurat jestem prostym człowiekiem, bo bardzo, mówię, bardzo mnie to dość denerwuje, jak zachowali się niektórzy deweloperzy. No powiedzmy nawet Steam Medieval, to dam na przykład Sony. No, wydaliśmy te Medieval 1 i 2, mieliśmy to w dupie, później zrobiliśmy remake na PSP. No, przypomniało nam się, to zrobiliśmy ten remake na PSP, ludzie go nienawidzili. Nienawidzą go w sumie do dzisiaj. Później znowu mieliśmy markę w dupie, daliśmy Sir Daniela do PlayStation All Stars, bo tak, żeby hajs zebrał. Później znowu mieliśmy go w dupie, a teraz sobie zrobimy remake. Tak to według mnie właśnie wygląda, jak to zrobili, bo to nie jest po prostu tak... Tak o, że sobie przypominają o czymś. To nie jest to. To jest wszystko i wyłącznie dla kasy i to musicie pamiętać. Więc jak mówiłem, następny film też będzie o tym, jakie bym chciał remake'i zobaczyć, jakie bym chciał powrót jakiejś serii zobaczyć. Niekoniecznie remake'i, mówię tu konkretnie o powrotach, ale remake to jest tak, jak już wspomniałem, to jest bardziej wyjaśnienie, że o, nowa. Że nowi ludzie się tym zajmują, więc żeby czegoś nie skrzanić z trzecią częścią,
niech zrobią od nowa pierwszą i drugą, powiedzmy, będzie cacy. I będzie cacy po prostu. Podsumowując to wszystko. Remake'i są dobre na sprawdzenie rynku do starych IP. Powiedzmy jak właśnie Medieval, Spyro, Crash. Czy nadal się będą mogły sprzedawać. Ale nie żeby... I ewentualnie do przypomnienia sobie rzeczy albo nauczenia nowych ludzi, jak jakaś gra powinna być robiona, ale nie żeby to wychodziło na to, że zrobimy tą grę. Nawet jak się uda, to znowu zapomnimy o tej marce na jakieś 20 lat znowu i wtedy kolejne remake'i powstaną i będziemy w tym błędnym kole, że tylko będą remake'i powstawać tej gry i nic więcej. I to by było na tyle w materiale. Mam nadzieję, że wam się spodobało i na razie, cześć! Pa, pa!